Cześć, dzisiaj filmik o mnie. Dosyć osobisty, których dawno już nie nagrywałem. Ktoś, kto śledził ostatnio moje pokazy slajdów z Agnieszką i z dzieckiem, gdzie było napisane, że była próba naprawienia związku. Ktoś może stwierdził, że się udało. Nie, nie udało się. Nie udało się. Związek się rozpierdolił. I chyba dobrze, naprawdę, bo próba naprawienia tego wszystkiego była jednak bez sensu. Czyja wina, czy moja, czy drugiej osoby? To chyba jest nieważne. Ważne, że się rozpierdoliło to wszystko. Nie chcę szukać winy w sobie. Nie chcę szukać winy w niej. Chociaż ja wiem, czyja jest wina. Bo z maleńkiego gówna stała się taka sprawa. Chciałem naprawić to, co między się nami zepsuło. Po wielu rozmowach stwierdziłem, że się nie udało tego naprawić. Poprosiłem tą osobę, nie będę mówił po imieniu nawet już, żeby zlikwidowała wszelkie rodzaje kontakty ze mną. Mam nadzieję, że tak zrobi. Nie życzę sobie, nie chcę. Nie istnieje. Wygodniej mi będzie samemu babrać się we własnym gównie, w którym jestem, niż gdybym miał dalej robić komuś nadzieję. Nie zacznę odczuwać nienawiści, ale kompletną ignorancję i kompletne znieczulenie w stosunku do tej osoby. Kiedyś ta osoba stwierdziła, że jestem złym człowiekiem, którego się da naprawić. Nie, nie, nie można się naprawić. A stanę się teraz jeszcze gorszy niż byłem. Dziękuję w pewnym sensie serdecznie za to, że ta osoba uświadomiła mi, że nie warto być okej. Okay. Warto być takim skurwielem, jak się kiedyś był. Do zobaczenia, moi subskrybenci. Zobaczymy się w następnym vlogu. W Q&A chyba, w środę. Nie wiem, czy jest sens dzisiaj jeszcze o czymś mówić. Więc chyba się wyłączę.